Czy ma Pani jeszcze jakąś inną historię o jedzeniu? No tak, gotowało się jeszcze pyzy, bliny się piekło, bigoś się gotowało, pierogi, placuszki się wypiekało, różne naleśniki. Dużo potraw przygotowywało się w kuchni. A co to była za historia z czasów wojny, jak Pani miała 4 chyba lata? Więc ja jako małoletnia dziewczynka, mająca może 5 lat, pamiętam już wojnę. W tym czasie przez naszą wioskę przejeżdżało ruskie wojsko. Mieli oni pozaprzągane do uprzęgów psy i tymi psami w bardzo dużym szeregu przejeżdżali przez naszą wioskę. I pytali się, jak daleko Berlin, jak daleko Berlin. Ja bardzo to pamiętam. I jeszcze pamiętam taką historię, że w naszej wiosce był sołtys, nazywał się Michał Kłak i on był sołtysem, a wtedy Niemcy zorganizowali zabranie z całej wioski zwierząt, krów z całej wioski. Wszystkie krowy miały być sprowadzone do tego pana sołtysa i tak było. Moja mamusia, wtedy ja byłam mała, ale już dziewczynka chodząca, a mój brat był na ręku przy mamie. I myśmy mieli tylko jedną krowę. I tą krowę też mama wyprowadziła z nami na ten spęd, żeby zabrali ci Niemcy. Ale był bardzo dobry ten pan Niemiec, bo mamusia poprosiła i pokazała nas na rękach, małe dzieci. I ten pan był dobry i wrócił nam tę krowę. A z całej wioski spędzili bardzo dużo krów i powywozili samochodami. A u mojej babci na podwórzu stały pozakładane kuchnie, takie piece. I tam stacjonowali żołnierze i oni sobie gotowali pożywienie. I piekli na tych blachach takich, jak my teraz pieczemy naleśniki, to oni też piekli podobne naleśniki, tylko nie na oliwie, tylko takie smażone na tych blachach. I mnie częstowali tymi placuszkami często. A jeszcze wam opowiem. Obok tego placu babci był plac. Na tym placu leżało mnóstwo żołnierzy ruskich z bronią. Na tym placu i później oni tam ćwiczyli, rozchodzili się po wiosce, wypędzali z różnych wiosek ludzi, którzy szukali, nie mieli co do jedzenia, szukali u bogatszych ludzi, zapracowali i tym się tylko żywili później.